Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka z dwóch, a mianowicie rozpoczynający się memoriał, już dziewiąty, Grzegorza Krzyżanowskiego. Jesteśmy na lotnisku Radom Piastów, gdzie organizatorem spotkania jest Aeroklub Radomski oraz Aeroklub Polski, no i oczywiście Olga i Mariusz. Zapraszam serdecznie do obejrzenia pierwszego odcinka, a na kolejną część zapraszam już niebawem. Startowałem i lecę po mapie. Pierwszy mój punkt to tutaj Piaski Kolonia. Piękne piątkowe popołudnie. Burze miały być, ale przeszły bokiem. Deszcz popadał chwilę i udało się polatać. Okej, na tempomacie sobie lecę. Mam wznoszenie 0100. Idealnie, mogę sobie tak lecieć, zaoszczędzę paliwa. Dolatuję do skrzyżowania oznaczonego na mapie. Jeszcze raz spojrzę dla pewności. Tu jest malutki lasek. I to jest ten lasek. Jestem w dobrym miejscu. Muszę centralnie przelecieć nad punktem, żeby nie mieć niedolotu. I od tego punktu muszę lecieć idealnie na północ, tak żeby mnie wiatr nie zwiewał. I delikatnie trawersując wzdłuż tej drogi, aż do punktu w Mokronosie. Coś mi się wydaje, że tutaj deszcz chyba pada, chociaż nie byłbym tego taki pewien. W razie czego będziemy uciekać i nie zostanę tutaj dłużej. Dobra, mijam skrzyżowanie w Ludwikowie. No pod chmurą troszeczkę bardziej kopię, zejdę niżej. Tak, zgadza się, tutaj jest ten mały taki łuk. I to jest ten łuk. Doleciałem do Mokronosu i delikatnie po ukosie znowu do kolejnego punktu Jedlanka. Przyjemnie się lata, bierze się udział w takich zawodach, każdemu polecam. Jeżeli ktoś jeszcze nie latał w zawodach, zawsze jest to możliwość sprawdzenia się. No i teraz z wiatrem. Tutaj drogi się łączą, stara siódemka i nowa. Tutaj jest rzeczka. Mam idealnie przechodząca tutaj. Tędy muszę przelecieć. Tutaj rzeka przechodzi przez S7. Obwodnica. I tu mam pierwszą miejscowość zaraz. Tutaj zaraz jest druga. Tutaj muszę przez to przelecieć. Zgadza się. Lecę w tej chwili w ten sposób do Jedlanki. Dolatuję do Jedlanki i od Jedlanki odbijam na Lesiów i Bartodzieje. Do tego skrzyżowania tutaj muszę dolecieć, a potem odbić na Lesiów.
No i jestem nad Jedliskiem i będę zawijał na wschód, tak żeby ominąć Piaseczno. Na Bartodzieje, tam jest stacja PKP. Widzę pociąg. Dzisiaj się mniej skupiam na filmowaniu, na podziwianiu, a bardziej się skupiam na nawigacji. Dworzec PKP w Lesiowie. Tu jest skrzyżowanie, okej, mam. To będzie tutaj. Tu są wiatraki z tej strony. Można powiedzieć, że jestem w domu. Niebo nie wygląda nadzwyczajnie, wygląda tak, jak miałoby padać. Ale nie pada. No i lecę do skrzyżowania w Bartodziejach. Potem odbijam na Wsolę. Chmury nie są za ciekawe, ale już się napadało, także nie będzie więcej do wieczora. Kolejny task będę miał zaliczony. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie na czytniku, na GPS-ie. Potem zawracam, robię zwrota jakieś 45 stopni i na Wsolę, prosto na lotnisko. Idealnie nad skrzyżowaniem, tak żeby GPS to odnotował. Jestem i zawracam. Muszę przelecieć nad torami. Tutaj są tory. Rzeka będzie po mojej lewej stronie. Ok. Czyli muszę bardziej zejść. Tak jak rzeka będzie przepływała przez tory. Rzeka przez tory, potem na skraju lasu i dalej. Zgadza się tutaj. Jestem. Skraj lasu jest dziubek. Potem na skraju tamtego odbić na Wsolę i zamknąć w Piastowie. Okej. Droga wychodząca z lasu. A, to jest ta droga. Okej, dobra. Mam. Przed tym kolankiem muszę lecieć prosto do Piastowa. No tutaj muszę przejść. No nieźle wali jeszcze.
Siemanko! Cześć! Już po trasie już lata! Siemano. Cześć kolego! Hej! Cześć Tomciu! Cześć! Chciałem lądować na celność, ale Mariusz mi macha, że nie, 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 no to nie! Gdzie macie celność tam? No nie wszystko rozegrali, kurwa, dzisiaj wieczorem. Jutro też będziemy lecieć. Oddaj mi młoda. Co? A młoda mi oddaj. A, już, nawet dwa. Jeden wystarczy. Już. No i jest jak jest, moi drodzy, właśnie wylądowałem. Jestem mega zadowolony. 45 minut po trasie. Chciałem jeszcze wylądować na celność. Wyłączyłem silnik na 100 metrach, no ale zauważyłem sygnały Mariusza, żeby nie lądować, także zrezygnowałem, doleciałem tutaj do startowiska. Dziękuję, moi drodzy, za oglądanie. Zapraszam na kolejny dzień.